14 werset, 4 rozdział, łaska wam i pokój. Werset, który nazwałem między słowami. Samarytanka rozmawia z Jezusem i jest zagubiona w tłumaczeniu. Mówi do niej potem, że wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie przyszło od Żydów. Samarytanka jest... Chodzi z narodu, no nie zhelenizowana, po prostu jest helenizowana, co to znaczy? Przyjęła kulturę grecką, tak? Kulturę pogańską w dużej mierze. I co? Nie rozumie już tradycji biblijnej. Nie chodzi o tradycję żydowską, tak? Jezus mówi, bawienie pochodzi od Żydów. I żeby zrozumieć Jezusa, trzeba zajrzeć do Starego Testamentu, tak? Każdy uczony w piśmie będzie czerpać z tego, co nowe i stare. W tym odcinku chcę zobaczyć właśnie, jak to się ma. Że to jest naprawdę fajna gra słów. Dlatego głęboka studnia czerpa wodę żyjącą. Ale od początku mówi mu ta kobieta. Panie, ani czerpak masz, ta studnia jest głęboka. Skąd więc masz tą wodę żyjącą? Tą żyjącą. Nawet właśnie, ona ciekawie pyta, nie skąd weźmiesz, tak jak w wielu tłumaczeniach, tylko skąd masz? Tak? Skąd masz tą wodę? To jest ciekawe, że ona już w duchu wyczuwa, że Jezus ją ma. Że nie musi czerpać z jej ze studni. Woda żyjąca. No i w tłumaczeniach jest wszędzie skąd weźmiesz, jakby w przyszłości. Jedynie w przekładzie ekumenicznym, skąd więc masz wodę żywą, wodę żyjącą. Więc od początku. Ciekawe jest to, że Samarytanka nazywa nieznajomego Judejczyka Panie, czyli Kyrie. Czyli słowa Pan, Kyrie to jest imię Boga w greckiej wersji Starego Testamentu i imię, tytuł Boga, tak, i Mesjasza. To jest ten, który sprawuje władzę, ma moc. Posiadać i zarządca. Potężny, mający wpływ. Pan, monarcha, władca, cesarz. Głowa rodziny, honorowy tytuł, szacunek i cześć. Ale też prawdziwy, legalny, prawowity. I ona oddaje mu cześć, szacunek. Uznaje Pana Jezusa już tym po tym pierwszym zdaniu. Robi to świadomie, czy robi to uczciwie? Mówi mu, ani czerpak masz. Czerpak. Czerpak to słowo, to jest raz tylko jedyny w całym Testamencie użyte. Starym i nowym. Tylko Jan Ewangelista używa słowa czerpak. Słowa czerpanie wody, to jest czerpane. A naprawdę to jest słowo, które oznacza wodę na dnie statku. Tak? Czyli tam, gdzie zbierała się woda. Tam, gdzie spał Jonasz na dnie statku, czyli najgłębsze miejsce statku, gdzie zawsze była taka woda zezowa do wypompowywania. Więc czerpak. Jeśli chodzi o czerpać w hebrajskim, gdyby ona znała hebrajski, znała kulturę biblijną, to w Biblii Starym Testamencie czerpać to też jest odzierać, obnażać, wyciągać na wierzch, czynić nagim. Widzimy, że w tej rozmowie Pan Jezus już obnaża jej duszę, obnaża jej serce. Wyciąga na wierzch pewnej tajemnice. Robi to bardzo delikatnie i uzdrawia ją przez to, tak? Czy jakby mówi jej wszystko, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. To napełnia ją radością i to napełnia ją wiarą, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli o czym Jezus mówi, a o czym mówi Samarytanka. Oprócz tego kopać studnie, zgłębiać, szukać studni. To jest częsty obraz w Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Rodzaju. Słowo jest takie samo, jak słowo wstydzić się. Praktycznie takie samo, jak słowo wstydzić się zakłopotanym, być zmieszanym. Mówiliśmy o tym, że ona przychodzi o południe do tej studni, aby zaczerpnąć wodę,
Bo co? Bo jest pewnie zawstydzona swoim życiem. Wstydzi się, jest zakłopotana i nie chce być nikogo spotkana, bo nikt w upale nie przychodzi do studni w tym klimacie. Do studni chodziło się rano wcześniej, albo wieczorem. Pewnie rano po wodę. Więc co? No więc studnia to jest trochę inne, to jest inne słowo niż w poprzednich wersetach. To jest studnia, źródło, głębina, basen, cysterna, sadzawka, dzban, duży puchar i otchłań. Więc ona mówi, że ta studnia jest głęboka. Studnia często obraz właśnie w Starym Testamencie. Hagar nazywała tak, a Boga Jahwe, który przemiał do niej, Hagar nazwała ty Bogiem widzącym, bo mówiła, czyż nie widziałam tu widzącego mnie? Dlatego tę studnię nazwano studnią żyjącego, patrzącego na mnie. Znajduje się ona między Kadesz a Beret. Dałem tu Biblię Poznańską, bo tylko w Biblii Poznańskiej jest przetłumaczone studnia żyjąca. Większość tłumaczeń jest po prostu tam transliteracja słów, które znaczą studnią żyjącego. Więc co oznacza studnia? Specjalistą od kopania studzień w Księdze Rodzaju jest Izak, tak, który odkopuje wszystkie studnie swojego ojca Abrahama i nadaje tu imiona, więc często to się interpretuje, że on właśnie co? Dowiemy się zaraz, co to znaczy studnia. Ale Izak odkopuje te studnie po kolei, szuka czegoś, tak? Jak kopie, czyli co? Mieliśmy tutaj kopać. No, przewinąłem nieźle. Kopać, studnie, zgłębiać. Będziemy jeszcze do tego wracać. Ale właśnie. Studnia. W Starym Testamencie to również Ber, czyli studnia, źródło, wodopój. Ale studnia to również Ber, czyli uczynić prostym, wyraźnym, objaśniać, ogłosić, wyjaśniać i wytłumaczyć. Czyli Izak szuka jakiegoś wytłumaczenia. Tak, odkupuje studnię Abrahama, chce Abrahama zrozumieć. Może problemem Abrahama było to, że Abraham o swoim Bogu, a Izakowi nie mówi. Więc trudno się dziwić, że po pewnym czasie Bóg mówi, ofiaruj mi swojego syna. Bo też Abraham zrozumiał, jak zrozumiał. I więc on chce coś zrozumieć, chce sobie coś wyjaśnić, chce mieć objaśnienie. Czyli przez studni często się wyjaśniało, zawierano przymierza, zawierano małżeństwa. Więc Samarytanka pragnie, aby coś jej wytłumaczono, co zresztą mówi. Wierzę, że przyjdzie Mesjasz, który wszystko nam wyjaśni. Więc piękna gra słów. Studnia to jest miejsce, gdzie się coś wyjaśnia, uczyni prostym. Jezus przyszedł po to, aby wszystko uczynić prostym, tak? Ten skomplikowany Stary Testament uczynić prostym. Wyłowić to, co naprawdę jest wolą Boga. No ale ta studnia dla niej jest głęboka, tak? Czyli po grecku głęboki, szeroki, gwałtowny, silny, gęsty. No jest mądry, ale tak jaki mądry. No z hebrajskiego amok, czy amek. Głęboki w sensie nieprzenikniony, tajemniczy, tak niezrozumiały. Czyli dla niej to poznanie Boga, czyli to, no bo co? Studnią, dowiemy się zaraz. Więc ta studnia jest głęboka, jest niezrozumiała, jest tajemnicza. Wody żywej jest dla niej tajemnicze, a źródłem wody żywej jest Bóg. Sam siebie tak nazywa, sam siebie tak określa, więc ona nie zna. Jezus to mówi, wy czcicie to, co jego nie znacie. I ona pyta, skąd wiesz masz? Skąd to masz? Z jakiej ziemi zdziwienie wyraża. Skąd? Dlaczego? Skąd wiesz masz wodę? No woda, wszelaka woda. Potocznie liczne ludy, a także ma związek to z czasem, bo wodą się mierzyło czas. No i właśnie. To symboluje woda. No najczęściej się mówi, że woda to symboluje Ducha Świętego. Więc jest taki piękny werset Izajasza, 11 rozdział, 9 werset. To jest zapowiedź Mesjasza, czasów mesjańskich. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze. Bo kraj napełni się znajomością Pana na kształt wód, które przypełniają morze. Więc dla mnie woda jest symbolem znajomości Boga.
I oczywiście Duch Święty, jak przychodzi, napełnia nas znajomością Boga, bo Duch Święty jest tą wodą żyjącą właśnie, tą ożywiającą. Bo i woda może być zła i dobra, i może być uzdrawiająca i trująca, jak w Starym Testamencie często było. Więc Bóg często wybiera takie dwoiste symbole, żeby siebie określać. Czyli jest woda żywa, woda ożywiająca, woda uzdrawiająca, woda słodka, jak mówi Jakub w swoim liście, a jest też woda gorzka, źródło gorzkiej wody. To w Starym Testamencie woda trująca. Czyli jest jakieś poznanie Boga, które zatruwa, tak? Czyli jest jakieś złe poznanie Boga. No jeszcze, no i właśnie to potwierdza się w psalmie pierwszym. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych, nie występuje na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz upodobał sobie w prawie Pana, czyli w Słowie Bożym. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, które przynosi owoc w swoim czasie. Jego liście nie więdną i wszystko, co robi, jest udane. Czyli co, ty jest, ja jestem drzewem, który chce wydać owoce, i czytanie słowa jest właśnie jak czerpaniem ze strumienia wód, czyli jak poznawaniem Boga. No bo wiadomo, jak się rozmyśla dzień i nocą o prawie Pana, to jest poznawanie Boga. Poznawanie Go w Twojego słowie. Więc wody, symbol poznawania Boga. No i Bóg jest źródłem wody żywej. Tak? Bóg jest źródłem wiedzy o samym sobie. Bóg doskonale zna samego siebie. Bóg sam siebie nie zaskoczy, więc u Jeremiasza czytamy: Pan jest nadzieją Izraela. Zawstydzą się wszyscy, którzy Cię opuszczają. Ci, którzy ode mnie odstępują, będą zapisani na ziemi, bo porzucili Pana źródło żywej wody. Tak na marginesie, ten werset często w interpretacji jest używany, że jak Jezus pisze po wodzie w 8 rozdziale Jana, w wodzie, po kamieniu, tak? Na kamieniu, palcem na kamieniu pisze, to właśnie jest nawiązanie do tego proroctwa Jeremiasza. Że ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi. Że tu to mieli zrozumieć oglądający go i być może go zrozumieli. Jest to taki, pokazuje im w ten sposób, że porzucili go. Źródło wody żywej. No i Jeremiasza w 2 rozdziale. Bo podwójne zło popełnił mój lud, porzucił mnie, źródło wody żywej, żeby sporządzić sobie zbiorniki popękane, nie utrzymujące wody. Więc co? Zamiast wierzyć Bogu, który jest źródłem wody żywej, woleli, tak jak to mówi święty, po co masz pić z konewki, lepiej pij z źródła. Więc nie czytaj książek, ale czytaj Pismo Święte. No i u Izajaszu 44 rozdział, że woda jest symbolem, że woda żywa, woda poruszająca się jest symbolem Ducha Świętego. Bo wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienia na ląd wyschnięty. Ducha mego wyleje na Twe potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. Wtedy się rozkrzewią jak drzewa nad wodą, jak wierzby nad potokami. Jeden powie, należy do Pana, drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny na swoje ręce wypisze własność Pana i określi się imieniem Izraela. Właśnie, pieczęć, w Apokalipsie pieczęć na czole i na ręce. Właśnie, tutaj na czole i na ręce, tak? Możemy przyjąć napis własność świata albo własność Pana. Aaron miał napis na czole, własność Pana, tutaj na ręce. Więc być może Apokalipsa, objawienie obowiązuje do tego. Więc jaki masz napis na czole i na ręce? Własność Pana czy własność świata? No ale właśnie, woda jako symbol Ducha Świętego, ale woda żywa. Tak, woda, która jest wylewana, która jest strumieniem. To nie jest woda stojąca. Dlatego pierwszym znakiem, który czyni Jezus, jest zamiana wody stojącej w stągwiach na wodę żywą, czyli wino. Bo wino to jest coś bąbelkujące. Tak? Wtedy wino bąbelkowało, po prostu było musujące. A teraz jest takie wino pasteryzowane, czy jak to tam powiedzieć. Wtedy wino pochodziło od słowa kipieć, fermentować. Wrzeć. Czyli jakby ożywiane było winem, bo tak, one tak musowało, dlatego mieszali je z wodą. No i przepiękne to oczywiście słowa Pana Jezusa z 7 rozdziału Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą. Tak, święta, które były, dojdziemy do tego, mam nadzieję,
związane z wodą mocno. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Czyli z jego brzucha popłyną strumienie wody dającej życie, czyli wody ożywiającej, czyli to ta, która nas interesuje. Czyli to, jesteś spragniony poznania Boga, to przyjdź i patrz na Jezusa i wierz w Niego. Tak, to jest najlepszy sposób. Chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg? Poznawaj Jezusa, bo Jezus objawił imię Ojca, czyli to, jaki jest Ojciec. I przepełnią cię strumienie wody dającej życie, czyli Ducha Świętego. Poznanie Boga cię przepełni. Jezus nie powie, że cię nie zna, ale cię zna, że jesteś wypełniony wodą. I ta woda jest żyjąca, więc właśnie. Grecy żyć, oddychać, cieszyć się prawdziwym życiem, kwitnąć, być w pełni, a w języku hebrajskim haj, żyjący, żywy, ale płynący, świeży, żywotny, aktywny, odżywczy. I taka była ta woda, odżywcza, żywotna, aktywna, płynąca. Dlatego chrzest, zanurzenie, Jan Chrzciciel zanurzał w płynącej wodzie, tak? Odbywał się w wodzie płynącej. To było obmycie skuteczne w świeżej wodzie. No więc to tyle. Widzimy wyraźnie, że Samarytanka jest zagubiona między słowami, zagubiona w tłumaczeniu. Jezus mówi o perspektywie duchowej, o tajemnicy Boga jej objawia, tak? Prostuje jej zrozumienie, obnaża jej serce, a ona wydaje się, że rozumuje po prostu leśnie. Ale jednak jak to się czyta, to zawsze się wydaje mi, że ona więcej wiedziała, niż by się mogło wydawać. No, więc kamy co dalej w tą rozmowie, w tej rozmowie. Czytajcie Pismo Święte w oryginale i bądźcie coraz dojrzalsi.